jesteśmy w Spider Co. Tak? Okay. Czyli dla miłośników noży z dziurą. Ja nie jestem miłośnikiem noży z dziurą, ale w Polsce są miłośnicy noży z dziurą. Więc oczywiście mamy kilka nowych modeli, wybraliśmy trzy, które chcemy Wam pokazać z prostych względów. To znaczy, jak każdy producent, tak samo i Spider Co, swoje modele modyfikuje i wypuszcza nowe wersje. Ten model już jest znany, to jest budżetowa wersja, czyli 813 MOV na rękojeści. Klasyczna budowa, jedyna różnica tak naprawdę, która jest to, że jest czarne ostrze i w zasadzie tyle, tak? Czyli mamy 90 na rękojeściach, clips, nie jest deep carry, backspacer, no i oczywiście klasycznie otwierany dziurą. Więc wszyscy ewoluują jak gdyby w stronę modyfikacji wyglądu, tak? Tak jak Zero Tolerance zmodyfikował stale, tak Spider Co modyfikuje swoje noże poprzez lakierowanie główni. Ale to jest jak gdyby jedna z dwóch rzeczy, które nam się rzuciły, bo są też nowe modele i ten model, który chcemy Wam pokazać, zaskakuje jedną rzeczą. Zaskakuje tym, jakie ostrze można ukryć tak naprawdę w rękojeści, bo zobaczcie. Kształt wbrew pozorom jest bardzo wygodny do użytkowania. Głównie nie wiem, czy jak z wygodą jej użytkowania. Na pewno da się dobrze smarować tą masłem, bo wygląda jak nóż do masła, nie? Natomiast zobaczcie, jakiej wielkości głównie można ukryć w rękojeści i ona wcale nie wygląda na jakąś przerażająco dużą. No, zobaczcie, to nie jest jakiś wielki nóż po schowaniu. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o, czekajcie, gdzieś tu miałem napisane, bo to jest VG10, tak, dosyć lekki nożyk, bo okładziny są, proszę, okej, dlatego, że okładziny są z G10, więc to jest naprawdę lekki nożyk, jest zastosowana jest nowa blokada, czyli mamy, nie pamiętam, jak ona się nazywa, tak, z tyłu jest podnoszona blokada, i nożyk jest zamknięty. I moim zdaniem gdyby najciekawsza oferta, czyli mamy nożyk, proszę bardzo. What the name is? Smak. Nazywa się Smak. Bardzo mi się podoba, nawet pomimo tej dziury, która tu jest, bo jest bardzo, bardzo, bardzo elegancki, bardzo smukły po złożeniu. Zobaczcie. Bardzo, bardzo elegancki. Sposób otwierania. Oczywiście dziurą, powiem Wam szczerze, że tak ciężej się ten nóż otwiera. Natomiast ma coś w rodzaju flipera, który jest bardzo skrzętnie ukryty. Znaczy ukryty. Jest bardzo ładnie wprojektowany w nóż. I tym fliperem już się dużo lepiej posługujemy. I oczywiście mamy blokadę, która jak gdyby również nie jest taka oczywista. Tu mamy po prostu guzik, który naciska nam coś w rodzaju liner locka, nie pamiętam jak to się nazywa, i składamy nóż. Przy użytkowaniu niestety to można niechcący przypadkowo nacisnąć, więc nie wiem, czy to jest tak super praktyczne, ale wygląda generalnie fajnie. Oczywiście tu już mamy okładzinę, która jest zrobiona z karbonu i głownia, która jest z S35V. Dobrze mówię? Nie, S30V, przepraszam. Więc to już jest taka topowa stal w nożach Spider Co, czyli tak jak Spider Co dzieli, mamy bardziej budżetową serię noży i te noże, które będą na pewno trochę droższe. To jest nowy model, który pojawił się na targach SHOT Show w Las Vegas. Thank you so much. You're very welcome.